Jarek, zwycięstwo z Mistrzem Polski to wielka sprawa. Zagłębie udowadnia, że miejsce w Ekstraklasie nie bez przyczyny wywalczyło. No, myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na to zwycięstwo. Graliśmy prosty futbol, ale bardzo skuteczny. Po pierwszej połowie mogliśmy prowadzić zdecydowanie wyżej. Mieliśmy kilka jeszcze fajnych okazji. Na całe szczęście skończyło się dla nas 3 punktami. Mimo tej straconej bramki cieszymy się ze zwycięstwa. Jarek, dla Ciebie to jest olbrzymi kapitał, mierzyć się z napastnikami, którzy grają w europejskich pucharach, więc mają swoją renomę, mają swoje doświadczenie. Na pewno tak. Dzisiaj Lech miał naprawdę bardzo dobrych napastników. Marcin Robak, który strzelił już wiele bramek w Ekstraklasie, tak samo Denis Tomala. Super napastnicy, można się wiele nauczyć, ale trzeba też umieć grać z takimi, bo w Ekstraklasie nie będzie słabszych rywali. Także. To teraz się przyznaj, spałeś normalnie w nosy, czy myślałeś o tych pojedynkach, analizowałeś? Przede wszystkim zastanawiałem się, czy trener wystawi mi dzisiaj w podstawowej 11, bo wiedziałem, że już gotowy do gry jest Maciek Dąbrowski. Trener dał mi kolejną szansę, zaufał mi. Myślę, że go nie zawiodłem i pokazałem, że jestem gotowy na Ekstraklasę. Jarek, jak się gra przy takich trybunach? Tak żywiołowo dopingujących, przy takiej frekwencji? Ci kibice niosą was? Super, to jest piękna sprawa. Takie mecze to jest coś niezapomnianego. 10 tysięcy ludzi na stadionie, to nie zdarza się codziennie. Dopisali i nasi kibice, i kibice z Poznania. Naprawdę stworzyliśmy tutaj super widowisko. Trochę tych bramek było w pierwszej lidze, ale tak dla wiadomości kibiców Zagłębia Lubin, dziś Krzysiek Piątek zdobył premierowego gola w Ekstraklasie. W takim razie, jak padła ta bramka? No, znalazłem się, praktycznie trafiłem do pustej bramki. Tam zamieszanie było, Rakowski strzelał, no i dostałem piłkę, dołożyć tylko nogę, strzeliłem bramkę, no i o to chodzi. Była jeszcze jedna znakomita okazja po strzale głową, niestety wtedy jeszcze piłka minęła słupek. No tak, wszedłem w mecz dopiero po szybkiej zmianie, bo Wlasko doznał kontuzji. No miałem sytuację, powinienem to strzelić, no ale zrewanżowałem się tą drugą sytuacją. Wiadomo, przy zejściu Jana Wlasko musiała się troszeczkę wasza taktyka zmienić. Co trener Stokowiec powiedział ci przed wejściem na boisko? No, że zaczynamy grać na dwóch napastników i to, co trenowaliśmy w okresie przygotowawczym. Znamy się z Papenem bardzo dobrze, no trenowaliśmy to w okresie przygotowawczym, no i wiedzieliśmy, jak mamy grać. Czyli można powiedzieć, że te słowa, które rzucaliście o tym, że Zagłębie będzie potrafiło się szybko przestawić na grę inną taktyką, nie były słowami rzucanymi na wiatr. Dziś okazało się, że Zagłębie faktycznie potrafi się przeorganizować. No tak, trenujemy to cały czas na treningach, no i nie ma dla nas to żadnego problemu.